Jak się wybić na YouTubie w 2021 roku? Czym jest algorytm YouTube'a i czy należy się nim przejmować? Co robić, aby wpłynąć na subskrypcje, wyświetlenia i komentarze, aby osiągnąć sukces na YouTubie? W dzisiejszym wideo postaramy się odpowiedzieć na wszystkie te pytania. Ponadto pokażę Wam aż 7 ekstremalnie ważnych czynników, które wpływają na rozwój naszego kanału na YouTubie. Z tej strony Tomek z kanału Sprytny Pieniądz. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Kluczem do tego, jak wybić się na YouTubie w 2021 roku, jest algorytm. Jest on skryptem, który został napisany przez twórców YouTube'a. Jego głównym zadaniem jest dostarczenie użytkownikom serwisu YouTube jak najlepszego kontentu, który sprawi, że zostaną oni na stronie jak najdłużej. Jeżeli więc wchodzisz na stronę YouTube'a i wpisujesz w wyszukiwarkę na przykład frazę "śmieszne koty", to algorytm podsuwa Ci wynik, który będzie dla Ciebie najlepszy. Skąd jednak algorytm wie, jakie wideo są najlepsze? Otóż posiada on wiele wskaźników, które pozwalają mu ocenić, który film jest najlepszy. Oto jak mniej więcej działa algorytm. Jeżeli inne osoby, które wpisywały przed nami tą samą frazę co my, obejrzały do końca pewne wideo, które podsunął im algorytm YouTube, zostawiły łapkę czy komentarz, a nawet zaczęły oglądać kolejne materiały na serwisie, oznacza to, że wideo jest bardzo dobre i zostanie przesunięte na początek wyników wyszukiwania, jak również zostanie ono podsyłane w proponowanych materiałach innym osobom, które poszukują podobnych treści. Jak widzicie więc, algorytm YouTube działa w oparciu o pewne schematy, które w tym materiale postaramy się rozgryźć. Zanim jednak to zrobimy, warto zadać sobie kolejne pytanie. Dlaczego w ogóle warto przejmować się algorytmem i całą optymalizacją naszych materiałów? Nie lepiej po prostu tworzyć wideo i czekać, aż materiały same się wypozycjonują? Niestety, ale prawda jest taka, że algorytm YouTube'a jest panem życia i śmierci każdego twórcy. Bez niego nasze materiały nie zostaną pokazane nowym widzom, a to oczywiście przełoży się na wyświetlenia, subskrypcje i dalszy rozwój naszego kanału. Jeżeli więc chcemy wybić się na YouTubie, musimy zrozumieć zasady działania algorytmu i grać według nich. Przyjrzyjmy się więc najważniejszym aspektom, które wpływają na ocenę naszego wideo poprzez algorytm YouTube'a. Pierwszym niesamowicie ważnym czynnikiem, który wpływa na to, jak postrzega nas algorytm YouTube'a, jest czas oglądania naszego wideo. To, ile czasu poświęca dany widz na obejrzenie naszych materiałów, jest szalenie ważne i wpływa na to, jak algorytm YouTube'a postrzega nasze wideo. Zasada jest tutaj bardzo prosta. Im więcej czasu potrafimy zatrzymać naszego widza przy naszych materiałach, tym lepiej dla nas. Każda sekunda wideo jest więc na wagę złota i decyduje o naszym sukcesie, tudzież porażce. Dlatego tak ważnym jest, aby tworzyć wideo, które są merytoryczne. Jeżeli w co drugim zdaniu zatrzymujesz się i zastanawiasz, co powiedzieć dalej, lepiej najpierw napisz sobie na kartce najważniejsze podpunkty danego zagadnienia. Dzięki temu płynnie będziesz przechodził z jednego tematu w drugi i zachęcisz swoich widzów do obejrzenia całości filmu. Zawsze staraj się postawić w roli swojego widza i zastanów się, jak ty sam na jego miejscu odebrałbyś przekaz. Czy zainteresowałby cię, a może jest coś, co warto zmienić, dodać lub uciąć? Analiza własnych filmów i wyciąganie z nich wniosków to znakomity sposób na zwiększenie zasięgów. Kolejną sprawą są zachowania widza podczas oglądania filmu, czyli tak zwane engagements. Są to wszystkie interakcje użytkownika, jakie wykonuje. Zalicza się do nich łapki, komentarze, udostępnienia i wszystko to, co sprawia, że wideo otrzymuje wartość dodaną z zewnątrz. Im więcej interakcji ma dany film, tym silniejszy jest to znak dla algorytmu, że wideo podoba się widzom. W związku z tym, o ile możecie i jeżeli to zrobicie smacznie, proście swoich widzów o łapki, komentarze czy też subskrypcje, tak jak ja robię to teraz. Dzięki temu wasze materiały będą lepiej pozycjonować się na YouTubie, a wy zdobędziecie subskrypcje. W tym miejscu warto również wspomnieć o całkowitym czasie, jaki spędza dany widz na YouTubie.
jeżeli dany materiał w jakiś sposób sprawia, że widz pozostaje na YouTubie dłużej i zaczyna oglądać kolejne filmy, to również sprawia, że algorytm daje takim wideo dodatkową siłę zasięgu. Dobrym przykładem tego typu wideo są na przykład serie poświęcone określonemu tematowi. Dla przykładu, ja stworzyłem już kilkanaście wideo na temat rozwoju kanału na YouTubie i naprawdę sporo osób, oglądając jeden z materiałów, przechodzi do kolejnego i kolejnego, tym samym zwiększając czas, jaki pozostają na YouTubie. Zresztą możecie sobie otworzyć playlistę i sami zobaczyć. Link macie tutaj u góry. Całe serie wideo, czy to poradnikowe, czy też omawiające określone zagadnienie, są znakomitym sposobem na to, jak wybić się na YouTubie w 2021 roku. Kolejną szalenie ważną kwestią, na jaką należy zwrócić uwagę, jest miniaturka. Jak podaje sami YouTube, 70% wszystkich wideo, jakie znajdują się na YouTubie, jest oglądanych za pomocą smartfona. Oznacza to, że znakomita większość użytkowników serwisu widzi wszystko na niewielkim ekranie. To z kolei wymusza na twórcach zmianę stylu tworzenia miniatur. Aby wybić się na YouTubie w 2021 roku, musicie zacząć więc tworzyć miniaturki, które będą rzucać się w oczy na telefonach. Oznacza to, że zarówno obraz, jak również napisy znajdujące się na miniaturce muszą być sporej wielkości. Wszystkie drobne szczegóły, które są słabo widoczne, należy albo powiększyć, albo usunąć. Widz musi wszystko widzieć jak na tacy, zwłaszcza że jego ekran nie jest zbyt duży. Kolejnym aspektem, który należy mieć na uwadze, jest tytuł naszego wideo. Musi on posiadać kilka elementów. Pierwszym jest oczywiście słowo kluczowe, na które pozycjonujemy nasze wideo. Drugim jest liczba, która konkretyzuje nasz tytuł i sprawia, że więcej osób klika w nasz film. Kolejną sprawą jest obietnica przygody. Co mam na myśli? Wystarczy wejść na którykolwiek portal plotkarski i poczytać tytuły, aby zrozumieć, co mam na myśli. Wszystkie te tytuły obiecują przygodę i dają widzowi tą niepewność co do tego, co dokładnie niesie dane wideo, tym samym zachęcając do kliknięcia w materiał. Jak widzicie więc, tworzenie tytułu i miniaturki, która przyciąga wzrok, jest z jednej strony rzeczą trudną, z drugiej jednak kluczowym elementem tego, jak wybić się na YouTubie w 2021 roku. Kolejną niesamowicie ważną kwestią, która sprawia, że nasz kanał ma większe zasięgi, subskrypcje i wybija się na YouTubie, jest to, jak traktujemy swoich widzów. Odpowiadanie na komentarze to nie tylko przejaw uprzejmości, ale również ważny element pozycjonowania. Widz, który wie, że twórca przeczyta jego komentarz i na niego odpowie, chętniej wchodzi w interakcję i tym samym podbija rankingi danego wideo. Ja sam staram się czytać każdy komentarz dodany na kanał i odpowiadać na znakomitą większość z nich. Nie zawsze się to udaje, ale staram się jak mogę. Oczywiście zachęcam Was do sprawdzenia tej teorii i pozostawienia komentarza z nazwą Waszego kanału, czy nawet nazwy konta na YouTubie pod tym materiałem. Zobaczymy, jak się spisze. Nawiązując nić porozumienia z widzami, budujemy społeczność wokół kanału, a tylko ona może otworzyć nam wejście do szerszego grona widzów. Smutnym faktem jest to, że algorytm YouTube'a promuje chętniej materiały twórców, którzy mają już sporo fanów. Cóż się jednak dziwić, jeżeli dany twórca posiada już społeczność i wypuści wideo, to spotka się ono z określonym zaangażowaniem, a algorytm YouTube'a odbierze to jako jasny sygnał do promocji danego filmu wśród nowych widzów. W przypadku zwłaszcza tych młodych twórców ciężko mówić o jakimkolwiek zaangażowaniu, ponieważ najzwyczajniej w świecie go nie ma. Dopiero po jakimś czasie, kiedy twórca przetrwa trudne początki, może liczyć na feedback od swojej widowni. Czy jednak oznacza to, że małe kanały nie mają szans na wybicie się na YouTubie w 2021 roku? Oczywiście, że nie. Jeżeli algorytm promowałby tylko i wyłącznie duże kanały, YouTube straciłby swoją popularność, ponieważ nikt nie chciałby dodawać nowych treści, zniechęcony wizją porażki. Właściciele YouTube'a zdają sobie z tego doskonale sprawę. Lawirują więc między promocją starych kanałów, a dawaniem szans świeżakom. Niestety, z roku na rok przechylając szalę na korzyść tych pierwszych. Duże kanały dają zarobić zarówno sobie, jak i platformie YouTube'a, a mali gracze są jedynie dodatkiem, który nie daje zarobić nic. Przypomnę, aby dołączyć do programu partnerskiego YouTube'a, należy zdobyć 1000 subskrypcji i 4000 godzin obejrzanych wideo w roku. W związku z tym, zanim mały kanał dobrnie do tej magicznej granicy, nie może zarobić nawet jednej złotówki. Jak więc widzicie, sytuacja jest naprawdę ciekawa.
Z drugiej jednak strony, wszystkie te trudności dają jedynie motywację osobom, które naprawdę chcą wybić się na YouTubie. Jeżeli więc macie silną wolę przekazania tego, co macie do powiedzenia, to ani algorytm, ani wszystkie inne przeciwności nie powstrzymają was od tego. I życzę wam właśnie takiego podejścia do tworzenia swoich treści. W dzisiejszym materiale przyglądaliśmy się najważniejszym kwestiom, które są kluczowe w wybiciu swojego kanału na YouTubie w 2021 roku. Mam nadzieję, że ten materiał dał wam wartość. Jeżeli tak się stało, zapraszam was do obejrzenia innych moich wideo na temat rozwoju kanału na YouTubie, jak również do zapoznania się z moim autorskim kursem Zdominuj YouTube'a, w którym krok po kroku pokazuję, jak od zera zbudować kanał, zdobyć subskrypcję i zacząć zarabiać pieniądze na swoim kanale. Więcej informacji znajdziecie na stronie zdominujyoutube.pl. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia wkrótce.